Bambus filostachys vivax aureocalius, posadzony wiosną. Oczywiście bambus ze sklepu Oaza Palmy od Sylwii Henek. Przyjechał z tym pędem. Jeszcze na nim jest etykietka. Przepraszam. Wypuścił po posadzeniu ten oto pęd. To jest już wiosenny pęd, który się już rozwinął, rozgałęził, wypuścił ładne liście. I wypuścił jeszcze kilka innych pędów, trochę cieńszych, ale wypuścił ich dosyć sporo. A teraz mamy sierpień, pierwszą połowę sierpnia i słuchajcie, zauważyłem, że wypuścił kolejne pędy, a wypuścił ich 7. 1, 2, 3, tutaj 4, 5, 6 i tam taki gruby 7. I jeszcze zauważyłem tutaj pod ściółką wędrujące kłącze, które napotkało barierę i zanurkowało. Jak widzicie, bariera jest trochę pod kątem do środka. Powinna być troszkę na zewnątrz, żeby on się tak jakby odbił do góry. No ale ze względu, że to jest taki stary taśmociąg, to trochę te brzegi są zawinięte do środka i zanurkował właśnie tutaj pod barierę. O. Dosyć gruby już jak kciuk. Chyba mu tutaj dobrze. A niech sobie idzie, co nie? Gdzieś tam wyjdzie na wiosnę. Przypomnę, że zaczynam moją właśnie przygodę z bambusami. Teraz obserwuję właśnie jak się rozchodzą te kłącza. Tam idzie kolejne. Natomiast to będą nowe pędy. Bo już mają takie jakby chciały puszczać listki. Tutaj zwracam się do znawców, między innymi do Andrzeja Sobkowiaka, do Sylwii, do Witka. Słuchajcie, czy te przy kępie to będą właściwe pędy, które wypuszczą liście, czy po prostu to są, no chyba tak, chyba to są pędy, czy to będą, czy to są po prostu takie kłącza, które się nie położyły. No mi się wydaje, tak na chłopski rozum, to wygląda jak pęd, a to wędrujące takie to kłącze. Rozgarnąłem trochę tą ściółkę, jak widzicie, to są zrębki, skoszona trawa, tutaj trzyma to wilgoć. Użyźnia tutaj bambuska, dodatkowo nie żałowałem mu nawozów. Dostał nawóz do trawników, dodatkowo sadzony był w kompoście. W ciągu sezonu jeszcze sypnąłem mu Jaramila Complex. Nawóz do roślin zielonych, co ja tam jeszcze, ten biohumus, wszystko mu tutaj rzucam. Nie widać oznak przenawożenia, ale widać właśnie, że to działa. Bambus super się rozwija. Trochę mu przykryje to kłącze. I niech sobie rośnie. Po to jest ta bariera, żeby nie uciekał. Także jak na razie 7 takich kiełków wyszło i 2 kłącza, które
uciekają, te delfiny, tak zwane, jeden z Zibi powiedział, że to są delfinki, które tak wypełzną sobie na wierzch, a później zbadają teren i zanurkują z powrotem do ziemi, żeby się ukorzenić. No, to na temat Philostachys vivax aureocallius na dzisiaj to tyle. A wysokości ma już ten pęd, no, z 1,90 m. Młoda, tegoroczna roślinka. Pozdrawiam i trzymajcie się ciepło. Cześć.